No, spodziewaliśmy się trudnego meczu i taki też był, także bardzo ciepłe słowa dla zespołu, bo pomimo tego, że dwa razy uciekało nam prowadzenie, a zespół do samego końca grało o trzy punkty, to się dzisiaj nam udało i ja taki zespół chciałbym widzieć jak w tych ostatnich minutach, bo było tutaj i sporo jakości piłkarskiej i tworzone sytuacje bramkowe. Ja bardzo szanuję ten punkt, bo analizując grę Chojnic, wiedziałem, że będzie tutaj trudno, że Chojnice są bardzo niewygodnym przeciwnikiem, bardzo dobrze grającym i taki ten mecz też był. Tym bardziej bardzo się cieszymy, że po tych kilku porażkach, które za nami, udało nam się wygrać. Teraz patrzymy już tylko do przodu. Dziękuję. Gratuluję trenerowi drużynie Podbeskidzia, a szczególnie trenerowi dobrego otwarcia pracy. Fajnie jest w inauguracyjnym meczu swojej pracy wygrać. No dzisiaj przekonaliśmy się, jak przewrotny jest futbol czy sport. Tydzień temu w tej minucie zdobywamy bramkę, która nam daje punkt. Tu tracimy bramkę, która nam zabiera punkt. Wydaje mi się bardzo mocno, że szanując klasę przeciwnika, jednak ta porażka jest, delikatnie mówiąc, na nasze życzenie. Myślę, że wnioski takie indywidualne zostawię dla siebie, ale można było się tej porażki zdecydowanie ustrzec. Dziękuję. Czy są pytania? Jednak spróbuję, panie trenerze, Wojtek Wybiorka, Radio Weekend FM, pana namówić na podzielenie się z tymi wnioskami, bo odnoszę wrażenie, że dotyczą one gry linii obrony. No, jakby to powiedzieć, dotyczy braku realizacji pewnych zadań po stracie piłki, a straty piłki niestety wynikały z gry w strefach, w której my nie chcemy mieć piłki i jakby to powiedzieć, tu tą sprawę zamknijmy. Podbeskidzie jest bardzo dobrym zespołem w transmisji, jak ja to nazywam, w przejściu do ofensywy i czy ta bramka by wpadła w 93 czy 30 sekund wcześniej, to tak i tak bym miał ogromny żal do zespołu za to, że w taki, w cudzysłowie, głupi sposób rozgrywamy piłkę, otwierając przeciwnikowi bramę do naszej bramki.